I nie patrzy na gwiazdy, ziomek szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym cię czyni wyjątkowym. Siema, jestem Szósty i dziś powiem wam o... Nie, a nie powiem. Dopóki nie zostawisz łapki w górę, to nic nie powiem. Dobra, tak na poważnie. Mega super info i warto rozesłać to do swoich kolegów, koleżanek i tak dalej, bo naprawdę, jeżeli wykorzystacie to, co powiem wam w tym momencie, to bardzo możliwe, że zostaniecie mega przekoksami w Pokémon GO. Mianowicie, z okazji Halloween, za złapanie Pokémonów, wykluczyk z jajek i tak dalej, w jakikolwiek sposób nie dostaniecie jakiegoś nowego Pokémona, będziecie otrzymywać podwójną ilość cukierków. Czyli tak totalnie przykładowo, jeżeli za złapanie Rattaty dostajemy jednego cukierka, to w Halloween dostaniemy ich aż dwa. No, ciężka matematyka. Jeżeli za wyklucie jakiegoś Pokemona dostaniemy, no nie wiem, powiedzmy 10 cukierków, to w Halloween podczas podwójnego cukierkowania dostaniemy ich aż 20. Więc jeżeli dobrze wykorzystacie ten dzień, to możecie zrobić naprawdę mega niesamowite transformacje, ewolucje, wszystko i zebrać straszną ilość cukierków. Straszną. Czajcie? Straszną, no bo to Halloween i będzie strasznie. Także szykujcie jajka do wykluwania, szykujcie powerbanki, żeby wszystko było naprawdę gotowe. I w Halloween oprócz straszenia i zbierania cukierków u sąsiadów, łapcie również Pokémony, bo naprawdę będzie warto. Cała akcja zaczyna się już 26 października, a kończy 1 listopada o północy. Więc szykujcie się, zbierajcie kolegów i koleżanki. I do boju, szósteczki. Powodzenia, cześć. Już unikam z moim Bogiem gadek. Zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Gwara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośli, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapsze i pierdolę kwestie lat.